Od czasu, kiedy nauczyliście się mnożyć, to wiecie, że jest pewna szczególna liczba, przez którą bardzo łatwo się mnoży. No, dokładnie są dwie takie liczby, przez które łatwo jest mnożyć każdą inną liczbę, ale my tutaj w tym filmie będziemy mówić o jednej z nich, mianowicie o liczbie 1. No i to jest taka liczba, która ma taką przyjemną własność, że jak 1 pomnożymy przez dowolną inną liczbę lambda, no to wynik zawsze jest lambda. I to czasem się mówi, że 1 jest elementem neutralnym mnożenia, czyli 1 to jest element neutralny mnożenia. W tym filmie zastanowimy się, czy podobnie jest dla mnożenia macierzy, czyli czy istnieje pewna macierz, oznaczmy ją I, która ma następującą własność, że i razy dowolna inna macierz, no to zawsze nam da tę samą macierz. I chciałem tutaj, zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, od razu zaznaczyć pewną jedną zasadniczą różnicę pomiędzy tą jedynką, a tym i jedną z zasadniczych różnic. Mianowicie, jeżeli się zapytamy, jaka liczba x ma tę własność, że x razy 5 to jest 5, no to to proste równanie, prawda, ma jedno rozwiązanie, mianowicie x równe 1. Czyli jedynym rozwiązaniem takiego równania jest właśnie jedynka i ona wtedy ma tę własność, że przez każdą inną liczbę, jak ją pomnożymy, to tej liczby nam nie zmienia. Otóż dla macierzy tak nie jest i właśnie tutaj prosty przykład przygotowałem, żeby sobie to uświadomić. Otóż może być tak, że prawda, to myślmy o tym jako o naszym x i tu mamy pewne równanie, prawda? Czyli ta macierz 1007 pomnożona przez macierz 2100 daje w wyniku macierz 2100, prawda? Czyli jakby mamy, czyli jest jakby ta macierz 1007 jest rozwiązaniem takiego równania, tylko zamiast piątki mamy tutaj tę macierz. Natomiast jeżeli pomnożymy ją przez macierz taką 1201, no to już tę macierz zmieni, mianowicie wynik jest 1207, prawda? I wtedy ta macierz no, nie jest równa tej. Czyli tutaj musimy być bardziej ostrożni i jeżeli chcemy mieć taką odpowiednik takiej jedynki, to oczywiście musimy żądać, żeby to było dla każdej macierzy A. Czyli tutaj może podkreślmy to, dla każdej macierzy A. No i teraz tak, ponieważ macierze są różnych rozmiarów i nie zawsze je można mnożyć, prawda? Wobec tego jasne jest, że tutaj takich jedynek czy tych i będzie, jeżeli w ogóle takie są, no to powiedzmy, jeżeli to są macierze, a na przykład jest macierzą 2 na 2, no to wtedy będzie inny rozmiar tej takiej macierzy jednostkowej. Za chwilę zobaczymy jaki. To się nazywa macierz jednostkowa, już wybiegając w przyszłość trochę. Okazuje się, że taka macierz istnieje i taką macierz nazywamy macierzą jednostkową, ale ona zależy od wymiaru, prawda? Jeżeli macierz A byłaby macierzą 3 na 3, no to ta macierz też będzie miała inny wymiar niż w przypadku macierzy 2 na 2. No dobrze, spróbujmy teraz właśnie się zastanowić nad wymiarem. Weźmy A jakieś takie konkretne. Powiedzmy, że A jest macierzą 3 na 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prawda? Taka macierz. No i tu chcemy mieć tę naszą macierz I. Może zróbmy takie miejsce na nią. I ona teraz będzie nam mnożyć macierz A. Może tak zróbmy macierz A. I w wyniku ma nam dać macierz A. Teraz przypomnijmy sobie, kiedy można mnożyć macierze. Otóż, jeżeli mnożę dwie macierze, to wynik ma tyle kolumn, prawda, ile kolumn miała macierz A. Czyli ta macierz tutaj ma trzy kolumny. Wobec tego ta też będzie miała trzy kolumny. No ale ta macierz miała tyle trzy wiersze. Wobec tego, a wierszy ma wynik tyle, ile ma wierszy ta macierz po lewej stronie. Czyli to musi być macierz, która ma trzy wiersze. No i teraz, żeby w ogóle macierze pomnożyć, to ta, która stoi po lewej, musi mieć tyle kolumn, ile wierszy ma macierz A. Macierz A ma trzy wiersze, czyli ta macierz ma trzy kolumny. Czyli ta nasza macierz dla macierzy A takiej, ta macierz będzie macierzą 3 na 3.
Dobrze, i teraz spróbujmy zobaczyć, czy taka macierz istnieje. I tak jak już mówiłem, postarajmy się wykorzystać, może nazwijmy ją jakoś A, B, C, D, E, F, G, H, I. Prawda? I szukamy tych A, B, C, no tak, żeby tutaj dla dowolnej macierzy 3 na 3, żeby dostać tę samą macierz. No i tak jak mówiłem, musimy uważać, bo może się zdarzyć, że jak napiszę sobie taką macierz A, no dobrze, gdybym to jakoś wymnożył tutaj, to bym dostał pewien bardzo skomplikowany układ równań, ale tutaj ten przykład pokazuje, że nawet gdyby mi się udało taką macierz znaleźć, to ja nie mam gwarancji, że jak wezmę inną macierz 3 na 3, to ta własność będzie zachowana, tej neutralności względem mnożenia. Wobec tego bezpiecznie jest od razu rozważać tutaj różne macierze A. I może na początek popatrzmy sobie, co możemy powiedzieć o tym B i C, gdybym tu miał na przykład taką 2, 0, 0. Gdyby pierwsza kolumna tej naszej macierzy była 2, 0, 0. No to co, jak mnożę tutaj, to co bym tutaj? Tutaj powinienem dostać 2, prawda? No bo chcę, żeby w wyniku dostać tę samą macierz. No ale jak tutaj, jak jest ten wyraz, bierze się z iloczynu skalarnego jakby tego wiersza przez tę kolumnę. Czyli to 2 tutaj, to 2 tutaj powinno być tak. No A razy 2 będzie plus B plus C. I tutaj będzie tak. A razy 2 plus B razy 0, tak, plus C razy 0. No czyli po prostu 2A. Aha, no dobrze, no to B i C to mi nic nie mówi o tym, jakie ma być B i C. Ale A musi być 1, prawda? Bo 2 równe 2A. No to A musi być 1. Czyli już widzę tutaj, że A na pewno musi być 1, więc mogę tutaj wpisać 1. A teraz zmienię troszeczkę tutaj tę macierzy. Wykorzystam to, że to ma być dla każdej macierzy A, czyli zmienię może moją macierz A w ten sposób, że zrobię teraz tutaj na przykład 0, 2, 0. I się zastanowię, teraz się zastanowię, no właśnie, zastanowię się, co ma być tutaj. Tutaj powinno być, prawda, teraz tutaj powinno być 0, prawda? Tutaj powinno być 0, no bo chcę, żeby jak pomnożę tę moją szukaną macierz, chcę, żeby właśnie ta macierz miała taką własność, razy to, to powinno być 0. No ale teraz co? Jak mnożę to, to mam z kolei, czyli mam takie równanie 0, to musi być równe tak. 1 plus b plus c. I co jest? 1 razy 0 plus b razy 2 plus c razy 0. No dobrze, czyli tak, 1 razy 0 to jest 0, to nam nic nie daje, to nam nic nie daje i mamy 0 równa się b razy 2. No dobrze, a to znaczy, że b musi być 0. Aha, czyli widzę już, że b musi być 0. No i mogę znowu zmienić moją macierz po prawej stronie. Pewnie się domyślacie, że teraz mogę wziąć taką macierz, że tu napiszę 0, a tu napiszę 1. I teraz ponownie chcę, żeby tu było 0. Ale jakie mam teraz równanie? Teraz mam równanie takie. 0 równa się, no 1 razy 0 to jest 0, 0 razy z to jest 0, c razy 1. Aha, czyli c musi być 0. Wobec tego, no, żeby to było prawdziwe, przynajmniej, no jeszcze nie wiem, czy tak będzie zawsze, czy tak będzie dla każdej macierzy, ale jeżeli w ogóle tak ma być, no to C musi być 0. Czyli C musi być 0. Czyli już mam tutaj 1, 0, 1, 0, 0. No dobrze. Teraz to, teraz ponieważ, no ale jeżeli rozpatrzę sobie teraz to samo, tylko będę rozpatrywał drugi wiersz i znowuż pierwszą kolumnę w ten sposób będę zmieniał tutaj. No może zacznijmy od tego, co mamy.
prawda? Czyli tu już wiemy i teraz zastanówmy się nad wyrazem tutaj, jaki tu musi stać 0, prawda? No to co, to teraz patrzymy, jaka jest druga kolumna. No, no tak, d razy 0, no to nic nie będzie. E razy 0 plus f razy 1. F razy 1 ma być 0. No to f musi być 0. Czyli tutaj f będzie. F musi być 0. No to teraz znowuż mogę zmienić sobie tutaj, na przykład postawię tu jedynkę, a tutaj 0. No i teraz w tej macierzy, która tu mi wyjdzie, ta macierz tu ma mieć jedynkę. No to stawiam. I teraz mnożę drugi wiersz razy pierwsza kolumna, czyli d razy 0, no to jest 0, plus e razy 1 plus 0 razy 0, czyli 1 równa się e razy 1. No to e jest 1. Aha, no to już wiem, że e musi być 1. Aj, na biało. No i teraz ponownie, jak wezmę taki wiersz, tutaj kolumnę 1, 0, 0, wyjdzie mi, że d jest 0. D jest 0. I teraz, jeżeli zrobimy to samo, znowuż będziemy zmieniać tutaj te trzy możliwości na pierwszą kolumnę, to okaże się, że G musi być 0, H musi być 0 i I musi być 1. Czyli ja już może, żeby nie przedłużać, możecie dokładnie to rozumowanie, tutaj miało być 0, prawda? Tu miało być 0 i teraz będzie 0, 0, 1. No to teraz sprawdźmy może dla tej naszej macierzy A, już nie tak, może zobaczmy. Wpiszmy tę naszą macierz konkretnie A. Czy tak będzie również, prawda? Tutaj badaliśmy tylko pierwszą kolumnę, jakby, prawda? Więc zmieniając pierwsze kolumny doszliśmy do wniosku, że jeżeli taka macierz I istnieje, to jedyną możliwością jest taka macierz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. No to zobaczmy teraz, wpiszmy może teraz tę naszą macierz A już konkretnie i spróbujmy zobaczyć, co się dzieje. No to mnożymy, tak? To jest tak. Tutaj stoi pierwszy wiersz razy pierwsza kolumna, tak? Czyli 1 razy 1 to jest 1. No i tutaj są dwa zera, to tutaj nieważne, co stoi. Czyli tu będzie 1. Potem jest znowuż wiersz razy kolumna. 1 razy 2, no to jest 2, a potem są 2 zera, czyli to będzie 2. I podobnie tutaj 3. Teraz patrzymy, drugi wiersz będziemy mnożyć kolejno przez kolumnę. Tak, ale ponieważ tu jest 0, to będzie 0 razy 1, to jest 0, plus 1 razy 4, plus 0 razy 7. Aha, czyli 4 wyjdzie. Teraz podobnie ten wiersz, jak mnożę przez tę kolumnę, no to mam 0 razy 2, to mi nic nie daje. Potem 1 razy 5 to jest 5 i 0 to jest 5, prawda? No i podobnie już zostawiam to, możecie sprawdzić, przepraszam, nie tak, możecie sprawdzić, że rzeczywiście dostaniemy tę samą macierz, 7, 8, 9. No i teraz, jeżeli zamiast tych 1, 2, 3, 4, 5, 6 wpiszemy sobie tutaj dowolne literki i wykonamy jeszcze raz tą operację, to zobaczymy, że rzeczywiście ta macierz składająca właśnie 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, macierz 3 na 3, ma taką własność, że dla każdej macierzy 3 na 3, a no jeżeli ją pomnożę przez 1, przez tę macierz jednostkową, prawda, tę macierz, to ta macierz nazywa się macierzą jednostkową, no i zwykle jeszcze trzeba wymiar zaznaczyć, no bo ona oczywiście nie będzie miała, czyli i 3, dlatego że to jest macierz kwadratowa 3 na 3. No jeżeli tutaj chciałbym, żeby macierze A były macierzami 2 na 2 na przykład, no to oczywiście nie mogę mieć macierzy 3 na 3, tylko wtedy będę musiał mieć macierz 2 na 2. Czyli ta macierz I3 ma rzeczywiście taką własność dla każdej macierzy A 3 na 3, wymiaru 3 na 3. No i teraz oczywiście mnożenie macierzy nie jest przemienne, więc zachęcam teraz, żebyście sprawdzili, że rzeczywiście jeżeli pomnożę, że to jest to samo, co jak pomnożę A przez tę macierz I3 ze strony prawej. Czyli ta macierz I3
ma taką własność, że dla dowolnej macierzy 3 na 3, jeżeli ją pomnożę z lewej albo z prawej, no to dostanę tę samą macierz A. No i jeszcze chwila może zastanowienia. Dla macierzy 2 na 2 taką macierzą będzie taka macierz, a dla macierzy no, 4 na 4 no to też to będzie taka macierz. Macierz 4 na 4 o tego rodzaju. I ta macierz to jest macierz jednostkowa 4 na 4.